Cześć, tu kuba ze studia Silesia Music. Witam w trzecim odcinku poradnika na temat pracy w Cubase. Ostatnio zajmowaliśmy się podstawami nagrania audio. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, zajmiemy się podstawami nagrań MIDI. Jeśli ktoś z Was nie widział poprzednich odcinków, to postaram się w prawym, górnym rogu zostawić link do playlisty na naszym kanale YouTube. Będzie ona się powiększać o kolejne treści, kolejne odcinki, dlatego zachęcamy do subskrybowania, do lajkowania, pisania komentarzy itd. Jak widzicie, mam otwarty projekt, nad którym pracowaliśmy ostatnio ze ścieżkami audio. One nie będą dzisiaj potrzebne, dlatego zaznaczam obie z pomocą klawisza control. Prawym klawiszem myszy klikam w obrębie tych ścieżek, wybieram opcję Remove Selected Tracks. Program dopytuje, czy na pewno chcę je usunąć. Tak, chcę je usunąć. Świetnie. Mamy pusty projekt. Dzisiaj spróbujemy prześledzić taki scenariusz. Mam komputer. Mam jakiś tam program do nagrywania i podpiąłem do komputera kablem USB klawiaturę MIDI. I co dalej? Jak sobie poradzić z nagrywaniem MIDI? Warto tutaj wspomnieć, że klawiatury sterujące podpinane przez USB w dzisiejszych czasach to w większości urządzenia typu Plug and Play, czyli nie trzeba się przejmować sterownikami. One po podłączeniu powinny działać bez problemu. I teraz właśnie to sprawdzimy. Wybieram zakładkę Studio z głównego menu. Studio Setup. Wybieram opcję MIDI Port Setup i widzę, że komputery Cubase rozpoznały moją klawiaturę bez żadnego problemu i jest to Akai MPK Mini MK2. Zamykam okno i w tym momencie mogę sprawdzić w prawym dolnym rogu ekranu, czy aby na pewno ta klawiatura wysyła do programu komunikaty MIDI. Tutaj mamy dwa takie małe mierniki MIDI In Activity i Out Activity. W momencie, kiedy teraz zaczną uderzać w klawisze, powinien się tam pojawić sygnał. Na mierniku MIDI IN. Wszystko gra. Cubase daje nam kilka możliwości pracy z instrumentami wirtualnymi i nagrywania MIDI. Ja spróbuję pokazać dwie i zacznę od łatwiejszej. Na początek, jak już sprawdziliśmy swoją klawiaturę MIDI, dodam ścieżkę instrumentalną Add Instrument Track. I tutaj klikając w to pole mogę sobie wybrać jakikolwiek syntezator czy jakikolwiek instrument wirtualny jaki tylko chcę Niech to będzie na początek Groove Agent SE bo spróbujemy nagrać Na początek jakieś proste bębny Gotowe Instrument się załadował Na chwilkę zamknę jego panel I przyjrzymy się samej ścieżce Która pokazała się nam w oknie projektowym Z lewej strony Mamy widoczny inspektor, jak pamiętacie, pewnie z pierwszego odcinka. I tutaj, w tej ścieżce, połączone są dwie funkcje: funkcje ścieżki MIDI i funkcje ścieżki Audio. I to, widzę, to widać dość wyraźnie po modułach, które tutaj są z lewej strony. I spróbujemy sobie skonfigurować na początek wejścia i wyjścia MIDI. I one są tutaj automatycznie przypisane, ale gdyby tak nie było, to klikamy na przykład w tą linię. I domyślnie została wybrana opcja All MIDI Inputs, jeśli chodzi o wejścia MIDI. A ja chcę przypisać swoją klawiaturę sterującą, czyli AKI MPK MINI. Wejście MIDI zostało przypisane w przypadku ścieżki instrumentalnej do Groovey Agenta, czyli tutaj nic nie musimy zmieniać. On się nam znowu otworzy, zamykamy. Od razu, poniżej przypisywania wejści i wejścia MIDI, widzimy taki mały symbol Edit Instrument. Czyli w tym momencie możemy otworzyć panel. Groove Agenta i go tam dowolnie ustawiać, jak tylko chcemy. Na chwilę zamknę ten pierwszy moduł, dlatego, że tak jak powiedziałem, ścieżka instrumentalna łączy sobie funkcje audio i MIDI i tutaj znowu zobaczymy moduł, w którym widać nazwę naszego instrumentu Groove Agenta, ale tym razem otwierają się nam opcje, które dotyczą tylko i wyłącznie audio, czyli inserty, channel strip, Equalizer, audio sense i fader audio, dzięki któremu będziemy mogli regulować głośność tego instrumentu. To może być bardzo przydatne, bo czasami brzmienia w instrumentach wirtualnych domyślnie są ustawione bardzo głośno. Otworzę teraz jeszcze raz Groove Agenta i mogę to zrobić tak, jak mówiłem, z poziomu modułów odpowiedzialnych za funkcję MIDI w inspektorze. Ale mogę to zrobić jeszcze klikając na symbol E. I w górnej krawędzi, tutaj mam symbol klawiatury. To samo mam na samej ścieżce instrumentu. Dobrze. I sam Groove Agent w tym momencie nie ma załadowanych żadnych brzmień. Spróbujemy sobie wybrać jakiś zestaw. Można to zrobić, klikając tutaj w to pole, klikając tutaj w to pole, lub klikając tutaj w to pole. Click to load kit. Gotowe. Wybieram zestaw Cuts and Wishes. Klikam dwa razy. On się ładuje do Groove Agenta. Zamykam na chwilę panel. I żeby usłyszeć jak ten instrument brzmi muszę na ścieżce włączyć opcję monitor. Spróbujmy coś zagrać. Wszystko działa. Tak jak wspominałem, te brzmienia są bardzo mm, nieraz głośno ustawione. Popatrzcie na miernik z prawej strony. Poziom peak szczytowy sięga minus kropka czy decybela. To dość sporo. Spróbujemy sobie z wykorzystaniem fadera audio ten poziom zmniejszyć, bo będziemy też inne instrumenty nagrywać, nie chcemy przesterować e, naszego wyjścia audio. Spróbujmy teraz. Znacznie lepiej. Żeby rozpocząć nagrywanie, znowu analogicznie, tak jak w przypadku ścieżki audio, muszę tą ścieżkę uzbroić. Czyli włączam monitoring. Record, enable. Startujemy. Zatrzymuję spacją. Gotowe. Żeby to ścieżkę odsłuchać, wyłączam monitoring. Mogę też wyłączyć opcję Record Enable. Wyłączam metronom, żeby nam nie przeszkadzał, i słuchamy. Zatrzymujemy. Nie będę teraz się wdawał w takie szczegóły jak kwantyzacja MIDI i tak dalej. To postaram się omówić w przyszłych odcinkach. Dobrze, mamy nagranie jakieś bębny. Jeszcze jedna sprawa. Tutaj na ścieżce możemy sobie wpisać jej nazwę, jaką chcemy. Postaram się pokazać drugą możliwość pracy z instrumentami wirtualnymi i ze ścieżkami MIDI. Dodaję ścieżkę MIDI. BAS. Gotowe. Teraz tak, z prawej strony, w prawej strefie, tam gdzie mamy nasz miernik główny, mamy też inne zakładki, Control Room, Media i pierwsza z lewej strony, VSTi, odpowiedzialna za instrumenty wirtualne. Tu już widzimy naszego Groove Agenta, ale widzimy też poniżej dwie opcje, Track Instrument i Track Instrument. I w tym momencie, po dodaniu ścieżki MIDI... Dodajemy sobie instrument w raku, czyli RAG Instrument. Niech będzie to Halion Sonic SE. Gotowe. W tym momencie program pyta, czy chce do tego konkretnego instrumentu przypisać automatycznie ścieżkę MIDI. Nie chcę, bo właśnie ją stworzyłem. Cancel, anuluj. Otwieram się panel Haliona. Na chwilkę go zamknę. Wracam do ścieżki MIDI, którą właśnie stworzyłem i sprawdzam szybko wejścia i wyjścia MIDI. Teraz wyjście MIDI zostało przypisane do Groove Agenta. Nie chcę, żeby ta ścieżka MIDI sterowała nam Groove Agentem, tylko halionem. Czyli z listy wyjść MIDI wybieram haliona. Gotowe. Dobrze, i teraz spróbuję sobie w halionie wybrać jakieś brzmienie basu. Znowu dajcie mi chwilkę, i Halion posiada tutaj 16 slotów do załadowania brzmień. Po co to się okaże za moment? Gotowe. Wybrałem brzmienie Dark Basic. Zamykam sobie Haliona. I pewnie zauważyliście wcześniej, a jeśli nie, to właśnie o tym powiem teraz, że tutaj po dodaniu ścieżki MIDI była cyfra 2, a nie 1. To jest oznaczenie kanału MIDI. Instrumenty MIDI są w stanie odbierać komunikaty na 16 kanałach. Tak jest skonstruowany cały protokół MIDI. Jeśli wybiorę sobie kanał drugi, taki jak i domyślnie został ustawiony, a w, hal w halionie, przepraszam, nasze brzmienie będzie w pierwszym slocie, to po naciśnięciu opcji monitor nic nie słyszę. Widzę, że sygnał MIDI się tutaj dostaje, ale nie trafia do haliona. Ale jeśli zmienię kanał MIDI na pierwszy, czyli właśnie ten, do którego jest przypisany pierwszy slot, tutaj, odpowiadający za brzmienia, to już wszystko słychać. I postaramy się teraz na tej ścieżce MIDI nagrać jakoś prostą linię basu dobę mnózkę, które stworzyliśmy wcześniej. I analogicznie jak w przypadku ścieżki instrumentalnej, albo ścieżki audio, włączam sobie monitoring, włączam record enable, włączam metronom. Startujemy. Nagrane. Teraz, tak jak mówiłem, spróbujemy dodać jakąś warstwę harmoniczną do tego prostego bitu. Mamy na to dwie możliwości. Wiemy, że możemy dodać ścieżkę track instrument, co jest szybsze, łatwiejsze i tak jak widzieliście. Druga możliwość. To wspominałem wcześniej, że Halion ma 16 slotów na brzmienia. Nie muszę dodawać kolejnego instrumentu, czy to na ścieżce, czy w raku, tylko mogę wykorzystać możliwości Haliona i na drugim slocie dodać sobie jakieś brzmienie. Tym razem chciałbym skorzystać z jakiegoś pianina elektrycznego. Brzmienie wybrane, załadowane do drugiego slotu Haliona. Ale nie mam ścieżki MIDI, dlatego brzmię. Dlatego tą ścieżkę teraz dodam. Wpisuję nazwę. Został przypisany kanał drugi MIDI, czyli w momencie naciśnięcia głośnika, czyli monitor, powinienem słyszeć brzmienie. Pięknie, wszystko się zgadza. Przełączę sobie oktawę. I to jest zaleta drugiej możliwości, czyli nagrywania z wykorzystaniem wielu ścieżek MIDI, ale jednego instrumentu w raku. Nie muszę dodawać 16 osobnych halionów, żeby wykorzystać 16 brzmień, tylko 16 ścieżek MIDI przypisanych każda z nich do odpowiedniego kanału MIDI. Spróbujmy teraz dograć do tego wszystkiego, co już mamy. Nie jakieś proste akordy. Tak jak poprzednio, monitoring włączony, uzbrajam ścieżkę, włączamy tronom. startujemy. gotowe Wyłączam monitoring, wyłączamy metronom, słuchamy. Koniec. Tak wyglądają właśnie te dwie możliwości pracy z instrumentami wirtualnymi w Cubase. Ie. I teraz próbuję szybko podsumować. Pierwsza z nich, czyli dodanie track instrument, łączy nam funkcję audio i MIDI w jednej ścieżce i to jest szybsza możliwość. Druga możliwość to jest dodanie ścieżek MIDI i przypisanie tych ścieżek do instrumentu, który się znajduje w raku, tutaj w tym miejscu. Dzięki temu możemy dodawać tych instrumentów po prostu mniej. Samo nagrywanie Midi, tak jak nagrywanie audio to temat rzeka. Nie poruszyłem na przykład dzisiaj tematu kwantyzacji, która ewidentnie by się przydała na tych ścieżkach, które nagrałem. I wielu innych rzeczy, ale to wszystko po kolei będę się starał omawiać w następnych filmach. W następnym odcinku postaram się omówić kwestie niezwiązane bezpośrednio z samym nagrywaniem, ale z poruszaniem się w programie. Jak widzicie, wszystko, co nagrywamy, pojawia się na ścieżkach w formie. Takich prostokątów, czyli tak zwanych eventów, albo audio, albo MIDI. Z kolei te wszystkie eventy są umieszczone na siatce w oknie projektowym, i właśnie o tej siatce, czyli o elemencie grid, postaram się opowiedzieć na następny raz. Bezpośrednio z tym tematem powiązana będzie także kwestia ustawienia metronomu, tempa, metrum i to właśnie będą tematy które postaram się poruszyć za tydzień. Na razie to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Cześć!